Papier czy drewno? Papier. Ale toaletowy? Tak. A, okej. Cześć! Witajcie na kanale Między Nami. Witamy serdecznie. No jak zwykle Karol Osentowski i Karol Jankiewicz. Słuchajcie, bardzo się cieszymy, że dostajemy tyle od was wiadomości ciekawych. Dziękujemy wam za to. Dziękujemy za wspaniałe komentarze pod filmikami. Tak, tak, uwielbiamy to i jeszcze więcej prosimy. Cieszymy się, że podobają wam się goście, których zapraszamy. I goście, właśnie goście. No dzisiaj znowu jest niesamowity gość, jak zawsze zresztą. Jak zawsze. No. Aktor. Może wokalista. Może tancerz, ale może to on zaraz chyba tu między nami usiądzie. Więc to, może zaprośmy go po prostu i wywołajmy go. Rafał Zawierucha! Zapraszamy. I tu jest teraz taka muzyczka. Cześć. Teraz taka muzyczka jest? Muzyczka. Aha, dum 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 dum. Dobra, pierwsze pytanie, żeby nie było tak... Znaczy nie, może najpierw jak zwykle chciałem zapytać o to, czy może coś do picia? Nie, dziękuję. Nie? Nie. A, chciałem jego wysłać, żeby podał, ale dobra. Dobra, kawę. Jest kawa, słuchaj. Jest kawa. Nagle się pojawiła. Słuchaj, bo mamy tu po prostu dużo kaw już gotowych. Rafał, tak od razu pierwsze pytanie. Skąd do nas przybiegłeś? Słuchaj, przybiegłem do was z Pragi Południe, Grochów, Wiatrak. Okej, ale lubisz biegać? Bardzo lubię biegać, chociaż ostatnimi czasy mniej biegam, bo więcej niestety jeżdżę i się rozleniwiam. Ale mówiłeś, znalazłem gdzieś w jakimś wywiadzie, że lubisz biegać zimą. Bardzo lubię biegać zimą, ale ponieważ nasza zima w tym roku trwała krótko... To nie zdążyłeś się pobiegać. To nie zdążyłem się ubrać, ale... Dobrze, no to ja mam takie pytanie. Wal. Czym jest dla ciebie praca aktora? Ciekawe pytanie. No. Czym jest dla mnie praca aktora? Praca aktora jest pracą, jak już zawarłeś w pytaniu. Dobrze. Nie jest to żaden nadzwyczajny zawód, poza tym, że jesteśmy non-stop gdzieś tam oceniani, pokazywani. Ale że scena jest pracą, jest rzemiosłem. No właśnie, ale... Ja lubię do tego tak podchodzić, do tego zawodu. Wiesz, że ja kieruję się kluczem takim, że na pewno, żeby wykonywać ten zawód, trzeba się do niego przygotować wcześniej, nauczyć tego zawodu. No ja skończyłem Akademię Teatralną, tam świetni profesorowie mnie uczyli. I Zapasiewicz, i Komorowska, i Przoniak, i Gajewski, profesorowie. A potem dopiero to wykorzystujesz w pracy, tak? W teatrze, w filmie. I tak jak masz na zachodzie, tak? Że kto to jest artysta? No artysta to jest ten, który utrzymuje się z tej pracy. To jest jakby najprostsza definicja, nie? Nie uważam, że powinniśmy... Ja przynajmniej podchodzę do tego zawodu tak, że ja jestem kimś wyjątkowym, że ja tutaj, wiesz, tworzę sztukę wysoką i tak dalej. Chciałoby się być artystą, ale nim się bywa. Nie, ja kiedyś poznałem, napisała do mnie taka dziewczyna, słuchajcie, która powiedziała mi, że jej takim znakiem rozpoznawczym jest to, że była pierwszym dzieckiem w Polsce, której przeszczepił serce pan Religa. Tak mi napisała. No i to było bardzo, bardzo ciekawe, tak, poznaliśmy się. No i wiem, że pracowałeś przy filmie Bogowie. I chciałem zapytać, znaczy nawet ja i Karol chcieliśmy zapytać, jak wyglądała praca na planie tego filmu? Bo to bardzo... Powiem ci, że masz niesamowitą zdolność do zadania pytania, które przechodzi przez kilka faz emocji. Wiesz co, to ciekawe, że tak do ciebie napisała i liczba ludzi, którzy... Nawet ostatnio się z Tomkiem Kotem spotkałem na jakiejś tam jednej z imprez fundacji właśnie profesora religii. I on mi opowiadał w ogóle, że do niego co chwilę ludzie gdzieś tam się, wiesz, gdzie by on nie był, to co chwilę ktoś podchodzi do niego i mówi, że mnie leczył religia, albo mnie operował religia, albo ja zostałem zoperowany, wiesz. Przygotowania w ogóle do filmu Bogowie rozpoczęliśmy tu niedaleko was, gdzie teraz dzisiaj siedzimy. Tu jest siedziba produkcji Watch Out Production Piotrka Staraka i tu mieliśmy czytanie scenariusza i to było dla mnie świetne, jak pytasz o to, jak wyglądała praca i to jest dla mnie genialne, jeżeli masz czas. W filmie często jest tak, że no... Na szybko, nie? No nie ma tego czasu, tak? Że gdzieś tam się, kamera, akcja, dostajesz tekst i jedziesz. Ale no już w takich większych tak, produkcjach filmowych i gdzieś tam jak już biorę udział, to ten czas na szczęście jest. Chcę ci powiedzieć jeszcze o innej rzeczy, że ponieważ ja chciałem się dobrze do tego przygotować i lubię jakby być precyzyjnym i profesjonalnym w tym, co robię. Mhm. Nie zawsze to wychodzi, ale się staram. Powiedziałem, że koniecznie muszę poznać Romka Cichonia, którego mam grać. I się udało. Pojechałem na Banacha do szpitala i tam poznałem Romka Cichonia. Zabrał mnie na blok operacyjny. Rozmawiałem z nim, wszystkie pytania zadawałem, patrzyłem, jak on się zachowuje. Fajnie. I potem pojechałem na premierę do niego, do kliniki do Wrocławia prywatnej i tam z Romkiem siedzieliśmy, oglądaliśmy film. No, lekarze. I tam byli wszyscy lekarze i było super. Czy poza pracą aktora jest czas na jakieś hobby, takie własne? Coś takiego swojego? Pewnie. I to ile? Co to takiego? Teraz rzadko dzwonią. Nie, wiesz co, ja bardzo lubię jeździć konno. I bardzo lubię jeździć rowerem. I bardzo lubię jeździć autem. I lubisz biegać. I lubię biegać. I lubię jeździć na nartach. I muszę się wreszcie wyrwać na narty. No to wszystko się łączy. Chodzi o pęd, wiesz? Chodzi o życie w pędzie. Zawsze mnie mówili, że jestem hiperaktywny. Powiedz, co? Bez czego byś nigdy nie wyszedł z domu? O kurde. Bez parasola w deszcz. Bez butów. Bez butów, tak. To dobre. Chociaż wiesz, Wojciech Cejrowski czasami wychodzi podobno. Cały czas chodzi bez butów. Wiesz co? Bez przekonania, że to będzie dobry dzień. Bo jak wyjdziesz bez tego, no to wszystko widzisz szare, wiesz, ponure, szare ulice. I tak mamy szaro za oknem. No. Ale nie zawsze. Widzisz, to jest też cecha, żeby dojrzeć nawet w szarości kolor. Kurde, dobry jest. Co? Ulubione miejsce na ziemi. O. Twoje. Ale nie, wiesz co, Tropea. Tropea, jeśli chodzi o Italię, jeśli chodzi o Grecję, to Kotes, wspaniała miejscowość na Chalkidia bodajże. Kotes. No ale i Polska nasza kochana, która jest piękna. A w Polsce takie miejsce masz? O Jezus, rodzinne jakieś strony? Mam. Kielce. To jest las, Białogoński las. Czy bardziej są dla ciebie znaczące role filmowe czy teatralne? No, wszystkie znaczą. Coś tam. To jest różna praca, nie? Bo w teatrze masz czas. W teatrze przygotowujesz rolę. Mhm. Każdy spektakl możesz zagrać inaczej. Film przygotowujesz raz. I musi to być genialne, bo inaczej cię zjadą, nie wiem, ocenią, że zrobiłeś to do dupy i tyle. I nie dadzą ci szansy w ogóle, wiesz. Ale wiesz, w jednym zagrasz tak, a w drugim zagrasz genialnie, no i właśnie. To tak jakbyś pytał lekarza, wiesz, czy dla niego ważniejsza jest operacja serca, czy bypassy. No, pewnie są różnice jakieś, ale w gruncie rzeczy to jest on musi być wszędzie, wiesz. Jedno gniazdo. No musimy się o coś zapytać, tak między nami. Tak. Dawaj. To będzie mocne. No, wolę kobiety. Nie, to okej, to wiemy. Podobno nie lubisz zarządu dróg miejskich. Pozdrawiam wszystkich pracowników dróg miejskich. Ja też bardzo lubię, tylko nie lubię, jak w pewnym momencie nie potrafią zrozumieć, że ktoś podjechał samochodem i tu muszę to sprostować od razu, bo bardzo dużo jest jakichś tam, wiesz, rzeczy, wiesz, i wykorzystali tam wizerunek i tak dalej. Słuchaj, zaparkowałem auto 4 lata temu, a oni wyciągnęli film dziś. Nie dziś, dokładnie dziś, tylko... Niedawno. Niedawno, tak? Powiedziałem im, mówię, idę po bilecik. Oni mówią, dobrze. Wracam z bilecikiem i mam mandat. Dałem im szansę taką, że nie dadzą im mandatu. To była ich szansa. Oni dali, zmarnowali ją. Nie wykorzystali, no. A wiesz, że my jesteśmy od ciebie młodsi o 10 lat? Właśnie. Nie. No? Naprawdę. Ale też wam daję szansę. No, a co myślisz o dzisiejszej młodzieży, jak tak na nas patrzysz? Daję im szansę. Naprawdę? Naprawdę. Trzeba jej dać się wyszumieć, no. Słuchaj, najgorzej jest, jak ta młodzież szumi do 80 roku życia. Co myślisz o mediach społecznościowych? Siedzisz w tym trochę, no, czy... Właśnie. A pytasz mnie o te wszystkie... o te Facebooki. Słuchaj, Facebook tak, Snapchat nic, Insta nic i te inne nic. Okej, czyli Facebook jakby... Tak. Nie wiem, nie lubię już... Dla mnie pewne granice to już przekroczyło, że robisz wszystko i to potem wszystkim pokazujesz, że to jest mój kod. Albo wysprzątam sobie kąt mieszkania, albo dzisiaj to i sobie zrobię zdjęcie, posprzątałem mieszkanie, a dookoła, wiesz... Albo jestem na joggingu, wiesz, przebiegnę, dobra, schodzę, jestem na tym, dobra, schodzę. Wyrzucałam śmieci, a tak naprawdę... Wyrzucam śmieci, tak. Przez okno za chwilę. Tak. Ale wiesz co zauważyłem? Zauważyłem, że jesteś rudy. Nie jestem rudy, jestem... to jest ciemny blond. Ustalmy to. Nie no, jestem. Rafał nie jest trudny. Nie, uspokój się, no odczep się, powiedziałeś już. Kurde, dobra. No. Okej. Karol, głupio mi teraz. Ale ty atakujesz tych gości. Wyratuj mnie jakoś. No, wyratuję, dlatego chciałem zapytać cię. Ale mam świetne włosy. Tak, włosy masz świetne, to prawda. Fryzjerzy to mówią. To prawda, włosy masz... W ogóle fajnie, bo my zapraszamy zawsze ludzi, którzy mają fajne włosy. Tak, znaczy oprócz pana Grzegorza Pawlaka. Nie, ale on ma włosy w dołu. W ogóle, wiesz, i głos. Rafał, prowadzisz program Polska Filmowa na Discovery Channel. O czym jest ten program? To jest program, w którym spotykam się z gośćmi, twórcami kina, filmu, serialu. Jedziemy z ekipą filmową Polski Filmowej w dane miejsce, gdzie był kręcony ten film czy program. I tam rozmawiamy o pracy, o tym, jak powstawała dana scena, czy film ogólnie, o filmie ogólnie, o tym, co było w tym czasie ważne. Dlaczego ten film powstał, co było dobre, co było złe. I jak gdyby to jest takie spotkanie raz, że z twórcą, a raz, że z miejscem. I to jest genialne, uważam, bo po pierwsze widz dostaje w takiej pigułce informacje o filmach z danego regionu i do nich może zajrzeć, a po drugie może tam pojechać. No i właśnie. To ty dużo z miejsc zwiedziłeś w ogóle w Polsce. Multum. To jest bardzo ciekawe. Pięknych miejsc. A byłeś w Sosnowcu? Tak. Prawda? A gdzie to jest? Pod Katowicami. Przepraszam. Jeżeli jesteście ciekawi, no to oczywiście musicie znaleźć taki, ten program. To on leci na Discovery, tak? Discovery Kanał Plus, tak. W każdy poniedziałek o 21:00. No i potem powtórki, tak? Już drugi sezon idzie, ale jeżeli mnie o to pytasz, to było wspaniałe. Najbardziej nie chciałbym być z Gredem na starość. Czy będą Bogowie 2? Nie wiem. Wiesz? Serio. Ale tu mogą być Bogowie 2 w ogóle? Pewnie, że tak. Przecież w każdym zawodzie masz nowych bogów. No przecież dzisiaj... no właśnie, co ty w ogóle... Z głupiego pytania zrobiło się mądre pytanie, bo naprawdę ci lekarze, którzy byli z Religą i pracowali, potem naprawdę ich kariera też jakby się niesamowicie rozwinęła. No, Cichoń miał klinikę na Saharze na przykład, wiesz, i tam jeździł leczyć. Więc... Pozdrawiam wszystkich lekarzy. Dobra, Rafale, przechodzimy do końca pierwszej części naszego wywiadu. Przejdźmy do tej drugiej części. Już się boję, co to jest. O ja! No. Proszę bardzo. Joystick Commodore na przykład. Tak. No to uwaga. O, idzie. Nie to. Ja, moje ulubione. Dobrze. W deszczu pytań. Słuchaj, Rafał, to nie jest ciężka kategoria. Nawet trudniejsza jest dla nas w sumie, bo my musimy wymyślać na bieżąco szybkie pytania. Ale damy radę. Ale... I ty też możesz wymyślać nam. Idziemy po kolei. Wy możecie kojarzyć już tę kategorię z Jeremym Sikorskim, ją robiliśmy. Ja zaczynam i po prostu łap się. Dobra. Ty myślisz Karolowi, Karol tobie, ty później mi, ja tobie. Dobra, uwaga, 3, 4. Morze czy góry? Góry. Nos czy ucho? Nos. Kamień czy papier? Kamień. Lubisz... nie mogę... Dobra, buty... Buty czy klapki? Buty. Skarpety z sandałami czy skarpety bez sandałów? Skarpety bez sandałów. Kawa czy herbata? Herbata. Kości czy mięso? Mięso. Kostki lodu czy ciepłe napoje? Znaczy z lodem czy z ciepłym ciepły napój czy z kostkami lodu? Z kostkami lodu. Włosy na głowie czy na kolanach? Włosy na głowie. Co to za pytanie? Stringi czy majtki? Stringi. Spodnie czy takie krótkie spodnie? Takie spodnie krótkie. Ziemniaki czy kartofle? Ziemniaki. Okej. Okay. I koniec. I koniec. No i jak ci się podobało zadanie? Słuchaj, jestem ciecze z czoła, któż me męki pojąć zdoła. Cali jesteśmy mokrzy od tych pytań. Słuchajcie, na motywach Fredry. Słuchajcie, no Rafał, bardzo ci dziękujemy za ten wywiad. No niestety znowu musimy kończyć nasz odcinek i nienawidzimy tego. To jest najgorsza część wywiadu, że musimy się pożegnać. Ale chcę powiedzieć ci, że jestem bardzo... Znaczy nie, że mile zaskoczony, bo wiedziałem, że jesteś super gościem, ale bardzo miło było cię poznać. Bardzo dziękuję. Bo, i vice versa. Bo tak naprawdę jesteś chyba naszym pierwszym gościem na kanale, gdzie kompletnie cię nie znaliśmy. Bo wszystkich gdzieś tam widzieliśmy ukradkiem albo coś. To bardzo miło słyszeć. A ciebie wcześniej nie znaliśmy. Ja cię po prostu kojarzyłem z wielkiego ekranu. Ja też. Tylko i wyłącznie stąd. Chyba, że oglądasz na małym. To ty po prostu pokazuj. Dobra. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i kochajcie się. Tak. Bądźcie szczęśliwi. A, jeszcze na koniec 3 ulubione słowa. O! Balsam, uzurpator. Przez jakie U? Zależy kto. A, proszę. I trzecie to...